Dziekanie, księże proboszczu, czcigodni kapłani, szanowni samorządowcy z panem marszałkiem na czele, czcigodni przedstawiciele gmin powiatu radzyńskiego z wójtami, radnymi, sołtysami, tych wszystkich wspólnot naszych małych ojczyzn, które reprezentujecie, pośród których pracujecie i wykonujecie swoje powinności złożone na wasze ręce i serca przez ludzi mieszkających na tej ziemi podlaskiej. Mam ten zaszczyt, że w imieniu księdza prałata, dziekana dekanatu radzyńskiego, księdza Romana Wiszyńskiego, mam skierować słowo, co czynię z wielką radością, ale też i w poczuciu też i pewnej odpowiedzialności, że to słowo, moi drodzy, kierowane dzisiaj w tym miejscu, w tym sanktuarium, które wpisało się w tą naszą podlaską ziemię w sposób taki wyjątkowy i myślę dla nas wszystkich dobrze znany. Jestem przede wszystkim wdzięczny wam, moi drodzy, za samą ideę zorganizowania spotkania takiego gremium właśnie u stóp Matki Bożej. To jest fenomen, który warto nie tylko pokazać światu, ale też i uświadomić sobie, że kiedy my łączymy siły, my ludzie, którzy jesteśmy odpowiedzialni za innych, za siebie również, to przychodzimy z tym wszystkim do tej, która dla nas, ludzi wierzących, jest wyjątkowa. To nasza Matka Maria. Właśnie w tym roku, roku maryjnym, ten rok, wiemy wszyscy, jest wyjątkowy. On odwołuje się do tego wyjątkowego wydarzenia, jakie miało miejsce 100 lat temu w Fatimie, kiedy to właśnie ta sama Maryja przyszła do nas ludzi z przesłaniem do świata. Warto sobie może, abyśmy dziś, kiedy tutaj jesteśmy, naszą refleksję jakby na tych dwóch takich płaszczyznach ulokowali. Pierwsza płaszczyzna to dla nas ludzi wierzących, to jest to, że chcemy po raz kolejny zwrócić się i spojrzeć w oczy naszej Matki, co ona ma nam dziś jeszcze do powiedzenia. Wydawać by się mogło, że już tak wiele zostało nam powiedziane, a ona ciągle przychodzi z czymś nowym, bo i czasy są nowe, nowe wyzwania są. Ale druga płaszczyzna, na którą też warto spojrzeć, to ta płaszczyzna nasza ludzka, to ta nasza mała ojczyzna, na której żyjemy. Jesteśmy dumni z tego, że przyszło nam żyć w czasach bardzo ciekawych. To na naszych oczach odmienia się ta nasza jakże wypełniona piękną historią ziemia. Ale my tą historię dalej kontynuujemy i budujemy naszą rzeczywistość. I chciałbym, żebyśmy też na to chwilę poświęcili czas. Wracając do tej pierwszej myśli. Myśli, która płynie z ust Maryi, która tak jak na kartach Ewangelii mówi do zebranych ludzi, którzy zgromadzili się w Kanie Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja podpowiada. Właściwie to ona stoi i czuwa nad całą naszą sytuacją, w której się znajdujemy. To dla nas czcicieli Matki Bożej jest oczywiste i zrozumiałe. Skąd mamy ten mandat, że my możemy się do niej z taką śmiałością zwracać i skąd ona tyle
zgromadzić, chociażby jak to sanktuarium. To płynie z tym ten mandat Matki Bożej i nasz do niej, płynie z tego krótkiego fragmentu Ewangelii, który słyszeliśmy. To jest, mówi się, że to jest testament Pana Jezusa z krzyża, kiedy nam, ludziom, daje swoją matkę. Kiedy mówi do ucznia, oto matka twoja, a do matki, oto syn twój. To się odnosi do każdego z nas. Jeśli mamy taki przywilej, to spróbujmy z niego skorzystać. To też dawało nam w historii zawsze to wyjątkowe prawo do tego, żebyśmy do niej w chwilach szczególnych się zwracali. Nie czas i miejsca, by w tej chwili wymieniać te wszystkie wydarzenia z historii naszego narodu, ale warto się zatrzymać nad przynajmniej historią tej ziemi, ziemi podlaskiej. Jeśli spojrzymy na mapę naszej ojczyzny Polski, to właśnie jak tam są pokazane sanktuaria maryjne, to proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tej Polsce, na tej ziemi, na której my żyjemy, jak nigdzie indziej, jest usianych tyle sanktuariów ku czci Matki Bożej. To nie jest przypadek, to nie jest kwestia jakiegoś zbiegu okoliczności. To wynika, my dobrze o tym wiemy, z naszej miłości do Matki Bożej, ale wynika też z historii tej ziemi. Z historii ludzi tutaj, którzy żyli, którzy swoje życie związali właśnie z jej osobą. Dla nas jest to, moi drodzy, bardzo ważne przesłanie, że jeśli nam dziś dane jest pełnić czy wypełniać powierzone funkcje jako tych, którym ludzie zaufali, bo tutaj tak jak jesteście, w jaki sposób wszyscy jesteście z mandatu, z wyboru, z zaufania, którym was obdarzyli ludzie. To jest bardzo ważna relacja w społeczności, w każdej społeczności, że ktoś kogoś obdarza zaufanie. I zdajecie sobie doskonale sprawę, że to jest bardzo delikatna relacja. Bardzo delikatna relacja. Mieć czyjeś zaufanie. Ktoś składa w nasze ręce swoje sprawy. Ktoś nam na tyle ufa, że po raz kolejny to łatwo weryfikuje czas. Pokazuje, że ludzie mają konkretne też i oczekiwania od nas. Jeśli my doświadczamy tego od ludzi, otrzymaliśmy od ludzi ten przywilej, to teraz świadomi tej odpowiedzialności, żeby nie zawieść ludzi, żeby spełnić ich oczekiwania, to jest bardzo trudne, sami doskonale wiecie, to my sami z siebie takich możliwości nie ma. My wiemy doskonale, jako ludzie wiary, że to nie my jesteśmy panami czasu. My możemy uczynić po ludzku bardzo wiele, ale są sprawy, nad którymi nie mamy władzy. Dlatego my zwracamy się wtedy do tej, która jest w stanie być nam pomocą. My jesteśmy świadomi, że jeśli w poprzednich pokoleniach, w czasach znacznie trudniejszych, to właśnie ta ziemia kolebrocka, ona doskonale pamięta czas, kiedy ludzie nie mogli modlić się w świątyniach, gromadzili się i śpiewali pieśni maryjne po lasach, polanach, tam przyjmowali sakramenty. Przecież ta książka, która leży tam pod chórem, Władysława Reymonta, opisująca
to jest, można powiedzieć, chlubą naszą, to my doskonale winniśmy mieć to przekonanie, że dzisiaj chociaż nam przyszło żyć trochę w czasach łatwiejszych, w tej zewnętrznej, od takiej zewnętrznej strony, nie jesteśmy przez nikogo zniewoleni, żyjemy w wolnym kraju, żyjemy po ludzku, można powiedzieć, w dostatku, żyjemy naprawdę żyjemy w wielkim dostatku, porównując do innych narodów, które żyją w znacznie trudniejszej sytuacji. Za to też Panu Bogu winniśmy dziękować. Jeśli mamy tego świadomość, to my to, co żeśmy otrzymali od poprzednich pokoleń i to, co dzisiaj jest złożone w nasze ręce, my tego zawieść nie możemy. My zawieść nie możemy i ludzi, i nie możemy zawieść jej. Spróbujmy zatem, więc moi drodzy, stanąć dzisiaj tutaj w poczuciu wdzięczności, że życie, że sprawy dnia powszedniego w naszej, tej małej ojczyźnie tutaj budujemy w spokoju. Owszem, są znaki na niebie i ziemi, które nam pokazują, że nie możemy tego roztrwonić, nie możemy tego zmarnować, nie możemy tak się podzielić. Bo tu tak jak tutaj wszyscy jesteście, tu przychodzimy przede wszystkim jako dzieci do swojej matki. Tu nie przychodzimy pod żadnymi sztandarami politycznymi, tylko przychodzimy jako ci, którzy kochają tę ziemię, tych ludzi kochają. I to jest piękne. To jest piękne, że tutaj przyszliście, nie wiem komu przypisywać pomysł, kto właściwie tą ideę właściwie jest w taki sposób uskuteczny, że tutaj jesteście wszyscy. Ja pracuję trochę w innej części naszej diecezji. Powiem szczerze, marzenie. Marzenie. Tylko mogę sobie pomarzyć. I jeśli wrócę, to na pewno o tym powiem, że takie sytuacje są możliwe. Że to, że między wami nie udało się nikomu wykopać podziałów. Bo widzicie doskonale, że tutaj trzeba tym ludziom służyć. I to jest piękne. Ta postawa służby, tak jak ona nas uczy Matka Boża. Oto ja służebnica Pańska. Ja mam służyć. Postawa służby wyzwala człowieka od pychy, wyzwala człowieka od różnych też podziałów. Kto jest lepszy? Bo wszyscy służymy jednej sprawie, tak jak potrafimy. I tak tutaj, że jesteście wy wszyscy i sołtysi, i wy, którzy w swoich wioskach trudzicie na co dzień, jest z wami i pan starosta, i wójt, i marszałek, że tutaj wszyscy równi, jesteśmy tacy sami. To piękna, myślę, idea, która się wyraża w tym zgromadzeniu, jest nam, myślę, że na Matki Bożej dzisiaj najlepszym prezentem. To jest najlepszy dowód na to, że my dzisiaj możemy jej tutaj na tym ołtarzu ofiarować właśnie tą naszą wspólną troskę o ziemię, na której ona sobie też wybrała miejsce. Żeby już nie przedłużać. Moi drodzy, ten drugi wymiar, tylko w dwóch słowach. Na ołtarzu jest przygotowany chleb i wino, dary ołtarza. I za chwilę, kiedy rozpoczniemy kolejną część, drugą część dzisiejszej liturgii eucharystyczną, kapłan weźmie na patenie chleb i wino. Chleb to jest owoc ludzkiej pracy, ludzkiego trudu. Zresztą kapłan wypowie słowa: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi, pracę ludzką, który Tobie ofiaruję. Moi drodzy, na tym ołtarzu jest wystarczająco dużo miejsca. Tu się oprócz tego chleba, który składamy na ołtarzu, zmieści każda Wasza intencja. Dobra intencja. Dlatego zachęcam Was, moi drodzy,
żeby to, co tutaj przynieśliście z sobą, wasze marzenia, plany, troski, kłopoty, żebyście to wszystko tutaj, na tym ołtarzu, Panu Bogu złożyli przez ręce Matki. I kiedy kapłan wyciągnie ręce i będzie błogosławił i konsekrował chleb, to również pobłogosławi i zakonsekruje to wszystko, co tutaj położycie. Jeśli to jest w swojej intencji dobre i szczere, to Pan Bóg to pobłogosławi. I taki jest sens, że my sprawujemy tutaj mszę świętą, nie dla parady, nie dla tradycji, tylko my tu jesteśmy przekonani, że to, co położymy na ołtarzu, jeśli jest ze szczerego serca, ma dobrą intencję, Pan Bóg to pobłogosławi. Zachęcam was wszystkich, żebyście te wszystkie wasze sprawy, które przynieśliście z waszych wiosek, z waszych domów, z waszych urzędów, gmin, z Lublina również, tam to jest, to też wszystko trzeba. Tutaj spróbujcie to wszystko tutaj położyć. Sami własnymi siłami wszystkiego nie zrobimy. Zresztą Jezus do apostołów często powtarzał im: Jezus, beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus do uczniów. My też miejmy tego świadomość, że jeśli nam przyświeca łaska wiary, to wiemy, że bez Bożego błogosławieństwa dobrego nic i trwałego dobrego nie uczynimy, jeśli nam Pan Bóg w tym nie pobłogosławi. I nie bójmy się tego. Nie ma w tym żadnej dewocji, żadnego jakiegoś nawiedzenia, tylko jest to wewnętrzne przekonanie, że potrzebne jest nawet do tych naszych zacnych, szlachetnych zamiarów, które macie, Boże błogosławieństwo. Moi drodzy, dlatego zachęcam was, żebyście to na tym ołtarzu, kiedy zostanie tutaj w ręce kapłan weźmie chleb na patelnię, żebyście te intencje tutaj złożyli. Kończąc, chciałbym przede wszystkim, moi drodzy, wyrazić wielką wdzięczność, że przede wszystkim dzisiejszy dzień, ten piękny dzień majowy, kiedy wydawać by się mogło dzień dla rodziny, dla bliskich, jeszcze tyle spraw w domu jest, mimo to zostawiliście te swoje prywatne sprawy i tutaj przyjechaliście. Pielęgnujcie. To jest taki znak i świadectwo dla innych. To jest też świadectwo dla innych. Naprawdę inni tego potrzebują. Często poprawność polityczna wielu ludzi powstrzymuje przed tym, żeby swoje szczere intencje też przynieść do Pana Boga i do Kościoła. My się tej wiary nie wstydzimy, się nie wstydzimy naszych przekonań. I to jest, myślę, że godne nie tylko uznania, ale myślę, że też i na pewno Bożego błogosławieństwa. Życzę wam, moi drodzy, żebyście tego zaufania, które wam ludzie złożyli, nie zawiedli. Życzę wam tego, żebyście nie zrażali się przeciwnościami. A nade wszystko wam, moi drodzy, życzę jeszcze czegoś wyjątkowego. Żebyście zachowali jedność. Wy doskonale wiecie, skąd jesteście, jakie są wasze przekonania. I myślę, że niech was nic nie podzieli. Bo w tej jedności, która tutaj jest, moi drodzy, jest wasza siła. To jest naprawdę gwarancja, że możecie zrobić rzeczy wielkie. Tego wam z całego serca życzę. Niech Maryja